Witajcie moi kochani, pozdrawiam Was serdecznie Zielone Wyspy i mamy dzisiejszego gościa Kasię Blicharską, która jest terapeutą wyższych stanów, Instytutu Stanów Wyższej Świadomości, tak? Z pracą z traumą pokoleniową, bardzo ciekawa tematyka, ja lubię takie rzeczy, nie wiem jak Wy, ale przedstawię ją Kasię, także witaj. Witaj Patrycja. Takie pytanie, bo tak zaczęłyśmy od Instytutu Stany Wyższej Świadomości. Co to jest? Wiesz, zanim może zacznę, ja nie widzę Ciebie, nie wiem czy jest wyłączone wideo, czy to jest u mnie jakiś... Okej, nie, ja Cię widzę, Kasia, ja Cię widzę. No dobrze, w porządku. Co to jest? No więc Instytut Badań nad Szczytowymi Stanami Świadomości. Może powiem ogólnie, jak powstał, co to jest i co to w ogóle są stany szczytowe. Także Instytut Badań nad Wyższymi Stanami Świadomości to jest kanadyjski instytut i on powstał, kiedy założyciel instytutu, Grant McPartridge, odkrył w sobie, że pod wpływem życiowej traumy około lat 30. zauważył u siebie, że stan, który posiadał do tej pory, stracił. Że w wyniku jakiejś osobistej traumy, którą przeżywał w danym momencie, okazało się, że nie posiada już tego stanu, który posiadał wcześniej. I dopiero jak stracił ten stan, to sobie uświadomił, że w ogóle go posiadał. I co to był za stan? No więc taki, taki wyższy stan świadomości, można powiedzieć taki stan wyjątkowej jakości życia. W wyniku tego doświadczenia, które miał, zaczął poszukiwać sposoby, w jaki sposób mógłby odzyskać ten stan. Dlatego, że zauważył, że to doświadczenie było tak mocne, że różnica była tak dramatyczna, że zastanawiał się, że jak to jest możliwe, że miał taki stan, a w tej chwili jakby go stracił i ma taką świadomość, taką można powiedzieć przeciętną. No więc... Poczekaj, tutaj zapytam Cię. Tak. Kasia, poczekaj, zapytam Cię, ale co tak naprawdę są te stany świadomości? Czy to jest stan takiego szczęścia, czy to jest takiego otwartości, takiej radości? Co to w ogóle jest? Taka emocja byś mogła opisać? Tak. To znaczy, powiem może takie dwie definicje, to będzie tak łatwiej zrozumieć, że jest taka definicja jak doświadczenie szczytowe i stan szczytowy. Więc doświadczenie szczytowe to jest takie bardzo krótkie wydarzenie, bardzo krótkie doświadczenie, które może trwać od kilku minut do kilku dni. Jest to takie bardzo podniosłe doświadczenie o takiej wielkiej radości, miłości. Człowiek przeżywa takie, można powiedzieć, takie połączenie ze wszystkim, co jest. Ma taki stan, może mieć taki stan głębokiego spokoju, głębokiej radości, więc jest to taki stan takiego wielkiego, można powiedzieć, uniesienia. Ale ponieważ jakby nazwa wskazuje... Oświecenie, tak? Słucham? Takie jakby oświecenie. Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Zależy też, jaki to byłby stan szczytowy, bo tych stanów szczytowych może być wiele. Natomiast to jest doświadczenie szczytowe. Natomiast stan szczytowy... To jest właśnie takie doświadczenie szczytowe, tylko że takie stałe, że ono się wydarza permanentnie. Czyli ktoś może mieć taki stan szczytowy w zasadzie przez cały czas. I ten stan może być na przykład bardziej stabilny lub też mniej stabilny. Na przykład, jeżeli ten stan szczytowy jest stabilny, no to cokolwiek by się nie działo, na przykład taka osoba, będąc w takim stanie szczytowym, ona na przykład może na jakiś czas stracić ten stan szczytowy, na przykład pod wpływem stresu. Ale ponieważ ten stan szczytowy jest w miarę stabilny, więc nawet jeżeli ona by ten stan szczytowy straciła,
to jeżeli jakby nie będzie tego stresu, nie będzie tego czynnika, który sprawił, że ona straciła ten stan, no to ten stan automatycznie powraca. Natomiast jeżeli ten stan szczytowy jest niestabilny, no to może osoba pod wpływem jakiegoś wydarzenia, przez które by straciła ten stan, musiałaby na przykład posłużyć się jakimiś technikami, żeby jakby odnowić ten stan w sobie. To mogłyby być takie techniki, czy nazwijmy to techniki, takie jak przebywanie na łonie natury, medytacja, wzbudzenie w sobie poczucia miłości, kontakt ze źródłem, tego typu techniki, i wtedy jakby ten stan znowu by się odnowił w tej osobie. Więc nawet jeżeli osoba posiada stan szczytowy, to może być właśnie albo ten stan szczytowy stabilny, albo niestabilny. I też ważna kwestia jest taka, że każdy człowiek jakby, może to jest ważne, że jakby każdy człowiek potencjalnie mógłby posiadać stan szczytowy. Że to jest normalne, to jest tak, wrodzone. Tak, że to jest że to jako gatunek ludzki zostaliśmy, powiedzmy, zaprojektowani, że tak użyję takiego słowa, żeby doświadczać tego stanu permanentnie. Ale czyli jest to jakby takie nasze wrodzone prawo, coś, co my mamy, coś, co my powinniśmy mieć jako gatunek z urodzenia, czyli teoretycznie powinno być tak, że każdy człowiek, jak się rodzi, to nie powinien w ogóle jakby mieć problemu z tym i powinien jakby od razu mieć taki stan szczytowy. Natomiast co się dzieje? Jak jesteśmy w łonie matki, to w łonie matki pojawiają się różne traumy. I teraz na skutek tych traum zadziewa się to, że jakby ten stan tracimy. Czy te stany szczytowe, bo tych stanów może być wiele. Więc kiedy zadziewa się w łonie matki jakaś trauma, to na ten czas, kiedy jesteśmy w łonie matki, jakby ta trauma jeszcze jest zatrzymana i jakby cały czas najprawdopodobniej przeżywamy stany szczytowe, natomiast wraz z urodzeniem, kiedy się rodzimy, to ta trauma narodzin aktywuje znowu traumy i jakby wtedy te stany szczytowe tak de facto tracimy. Także ważne jest to, że każdy człowiek z urodzenia jakby ma takie naturalne prawo i powinien przeżywać te stany szczytowe. Czyli matka, mogę powiedzieć, poczekaj, czyli matka, jeżeli na przykład jest w ciąży, kobieta, która jest w ciąży, jeżeli na przykład mieszka w środowisku beztrosowym, tak można powiedzieć w cudzysłowie, to dziecko to też wszystko, wiadomo, przyjmuje. Jeżeli jest stres, to nawet ostatnio, jak byłam na wykładzie Bruce'a Liptona, on właśnie powiedział, jeżeli matka ma, kobieta w ciąży ma na przykład duży stres w środowisku, to wpływa to na obniżenie nawet pamięci. Czyli neurony w mózgu się po prostu źle formułują. Dzieci są, gdzie lęk i mają. Dlatego nawet dusza jest tak w pewnym sensie oddzielona od ciała, jeżeli dziecko w łonie matki i w czasach urodzenia ma po prostu dużo stresu. Na pewno stres matki ma wpływ na dziecko, aczkolwiek jeżeli chodzi o same stany szczytowe, to tak de facto przyczyną tego, że te stany szczytowe są wytracane, są tak naprawdę traumy, nie jakiekolwiek traumy. Te traumy matki, one mogą mieć jakiś tam wpływ na dziecko i zależy, w którym momencie to się zadziewa. Dlatego, że jeżeli chodzi o stany szczytowe, to najważniejszą właśnie sprawą jest to, że to są konkretne traumy w konkretnych wydarzeniach prenatalnych, które mają wpływ na posiadanie bądź też nie konkretnego rodzaju stanu szczytowego. Więc de facto to, że dziecko, że matka przeżywa jakieś napięcie,
wcale jeszcze nie musi znaczyć, że to wpłynie na dziecko w ten sposób, że straci stany szczytowe, które posiada. Dlatego, że stany szczytowe są blokowane przez traumy w konkretnych wydarzeniach rozwojowych. Na przykład, co to jest w ogóle wydarzenie rozwojowe? Wydarzenie rozwojowe, tak, to opiszę, bo to jest ważne. Wydarzenie rozwojowe to jest taki czas w rozwoju człowieka, kiedy zachodzą jakieś ważne zmiany. I takim wydarzeniem rozwojowym na przykład może być poczęcie. Czyli wtedy jakby organizm zachodzą takie zmiany na poziomie biologicznym, że to jest taka ważna przemiana. Jeżeli w tych wydarzeniach rozwojowych zachodzi trauma, jeżeli tam coś się wydarza takiego, co zakłóca przebieg, no to wtedy ma to wpływ bezpośrednio na stan szczytowy, na posiadanie tego stanu lub nie. Podam taki przykład. Na przykład kiedy dochodzi do zapłodnienia i na przykład plemnik pędzi do komórki jajowej, jeżeli w tym momencie powstaje trauma, na przykład plemnik się poobija z innymi plemnikami, no to już wtedy może powstać trauma mechaniczna, może powstać napięcie, na przykład plemnik dociera do komórki jajowej i zbyt mocno na przykład ją uderzy, no to wtedy też powstanie trauma. I tego typu traumy w wydarzeniach rozwojowych są odpowiedzialne właśnie za to, że człowiek taki stan traci. Więc kwestia jest, żeby dojść do tych wydarzeń, do tych momentów prenatalnych i je uzdrowić. I może też powiem o tym, że na początku lat 90. powstała taka technika WHH, uzdrawiania całym sercem, wholehearted healing. I to jest taka metoda regresji niehipnotycznej. Dzięki tej metodzie możemy powrócić do tych momentów prenatalnych i jakby bezpośrednio zadziałać na nie, żeby uzdrowić tę traumę. Czyli jest taka możliwość, że można wrócić do tych kluczowych momentów. Każdy stan szczytowy posiada takie określone momenty, w których mogą zadziać się traumy i właśnie jakby pracujemy z tym momentem, wydarzeniem kluczowym, rozwojowym i tam uzdrawiamy traumy. Także te wszystkie te traumy, właśnie chodzi o to, że jakby są dwa podejścia, tak? Bo z jednej strony można by uznać, że brak stanu szczytowego jest takim nagromadzeniem traumy, że jakby już jest takie, człowiek już jest tak obciążony, że jakby nie doświadcza stanu szczytowego, ale to jest tylko jakaś tam część prawdy, bo tak naprawdę te stany szczytowe i to zostało potwierdzone, że u wielu ludzi aktywują się, kiedy właśnie się pracuje nad tą konkretną traumą, w konkretnym wydarzeniu rozwojowym. I wtedy jakby można ten stan przywrócić. Czyli tak, wszystkie można powiedzieć traumy, na przykładowo tam idziemy do pracy, szef na nas wyzywa z jakiegoś tam powodu. Mhm. Nie? Każdy to miał wcześniej czy później w życiu, no bo to takie życiowy przykładam, to nie znaczy, że on na przykład ma złudzie, bo każdy ma złudzie, tylko że już w nas trauma jest i to może, ale nie musi, może być połączona z okresem właśnie zapłodnienia, tak? To znaczy, po pierwsze, to, że ktoś ma zły dzień, to wcale nie musi jeszcze nas w jakikolwiek sposób dotknąć. To, że ktoś jakby ma, ktoś obcy, kimkolwiek on jest, ma jakiś zły dzień, to wcale jeszcze nie musi w nas aktywować traumy. A jeżeli aktywuje, to owszem, może być związana z traumą prenatalną, ale może też być związana z traumą na przykład z wczesnego dzieciństwa. Także to wcale nie jest powiedziane, że to może być z traumą prenatalną i bardzo wiele traum ma źródło właśnie w tym okresie, ale to może być związane z wczesnym dzieciństwem, z tak zwaną traumą biograficzną, ale może być też równie dobrze związane z traumą pokoleniową. Czyli ale to, powiedz mi jeszcze raz, z traumą jeszcze jakąś pokoleniową, zapłodnienie.
trzecia była jaka? Biograficzna, tak? Tak, jest trauma biograficzna, jest trauma pokoleniowa i tych typów traum jest więcej. Natomiast takie najbardziej główne typy traum to jest właśnie trauma biograficzna i pokoleniowa. Pokoleniowa, czyli trauma, którą taka trauma dziedziczona, czyli taka, którą dziedziczymy po przodkach. A biograficzna? A biograficzna to jest taka trauma, której doświadczamy my. To może w takim razie, jak już jesteśmy przy temacie traumy, może jeszcze wrócimy za chwilkę do stanów szczytowych. Natomiast jak jesteśmy przy temacie traumy, to może po prostu omówię, co to jest trauma. I podam, jaka jest różnica pomiędzy traumą biograficzną i pokoleniową. Trauma to jest z punktu widzenia ludzkiego takie zdarzenie, które nie zostało w pełni przeżyte przez człowieka. Zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym. To jest takie wydarzenie, które jakby jest w nas cały czas przechowywane, póki nie zostanie uzdrowione i jest ponownie odtwarzane, kiedy w teraźniejszości pojawi się podobne uczucie, podobny ton, podobna sytuacja, ta trauma jest w nas aktywowana. Czyli to jest takie, w zasadzie to jest taka automatyczna reakcja. I to może być tak, że na przykład bieżąca sytuacja, powiedzmy jakby nie ma takiego ładunku, a osoba reaguje według starej traumy i to jest wtedy taka bardzo silna reakcja. I tak jak zwykle nam się wydaje, że te traumy, że to jest jakieś takie, że trauma to jest w ogóle jakieś takie wydarzenie rozciągnięte w czasie, ale tak naprawdę w rzeczywistości na traumę składają się takie pojedyncze chwile. To są takie, można powiedzieć, stop klatki. To jest taki moment, kiedy nasza świadomość wychodzi tak jakby z ciała. I widzimy to na zewnątrz, tak? Tak, i my to widzimy tak jakby na zewnątrz. I nie doświadczamy tej traumy. W związku z tym ta trauma w nas pozostaje i póki jej nie uzdrowimy, to ona na nas oddziaływuje. I też na przykład na poziomie biologicznym zadziewa się coś takiego, że kiedy mamy zareagować na jakieś wydarzenie, kiedy jest utworzone białko i mamy zareagować na wydarzenie, to pod wpływem właśnie tego wydarzenia, pod wpływem traumy, cały proces zostaje zablokowany, zatrzymany i to białko nie dociera i w związku z tym tworzy się taka blokada na poziomie biologicznym. Jest za to odpowiedzialna otoczka genu, histon, gdzie ta nić mRNA utyka. W związku z tym, kiedy ta nić utyka w tej porze błony jądrowej, w otoczce genu, tworzy się taka blokada. I teraz, kiedy są następne traumy, to jakby są nadbudowywane rybosomy na tą traumę, na tą niteczkę. I jakby tworzy się jeszcze większa blokada i jakby ta trauma przyciąga kolejne traumy. I więc póki jakby nie uzdrowimy tego wydarzenia, no to ta trauma jakby cały czas w nas pozostaje. I teraz będziemy nowy cały czas, tak? I będzie to widoczne w naszym życiu. Tak, czyli jakby cały czas możemy przyciągać bardzo podobne sytuacje, bardzo podobny typ ludzi, który cały czas aktywuje w nas gdzieś te same reakcje, te same emocje i póki tego się nie uzdrowi, to cały czas to w nas działa. W jaki sposób można to uzdrowić? Więc na przykład już, tak jak wspomniałam, tą techniką regresji niehipnotycznej, możemy się cofnąć do tego wydarzenia, traumy i przeżywamy je na nowo, czyli jakby czy na nowo, czy w ogóle je przeżywamy, tak? Bo to jest takie nieprzeżyte doświadczenie, więc idziemy do tego momentu, kiedy ta trauma się wydarzyła i przeżywamy to doświadczenie i wtedy dzieje się to, że ta trauma uzdrawia się na poziomie biologicznym i na poziomie psychicznym.
I mało tego, jeżeli na przykład dotrzemy do tej najwcześniejszej traumy, no to w tym momencie jakby uzdrowiliśmy całą tą traumę. Czyli inne traumy od razu odpadają, jak już tego typu traumy, dokładnie tak. Tak, czyli ten typ traumy, który mieliśmy na przykład, który był związany z wieloma wydarzeniami, z wieloma traumami, jeżeli na przykład uzdrowimy tą najwcześniejszą, to cała ta reszta jakby automatycznie też się uzdrawia. Czyli jakby ten proces terapeutyczny się skraca. Że nie trzeba w jednej sesji, tylko wielu sesji, tylko skupiamy się na przykład. Powiem wam, że ja miałam 9 sesji i powiem wam, że ja miałam takie doświadczenia, że po prostu no niesamowity ból czułam w ciele, bo nie pracujesz z umysłem, tylko pracujesz z ciałem, ze swoją podświadomością. Czasami nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo nagle na przykład zaczął mi zęby boleć, albo nogi, albo brzuch mnie bolał i chciałam przerwać, bo wiem, że to moje lęki chciały przerwać, ale jak już doszłam do tego momentu, to po prostu ja czułam, jakbym zrzuciła 10 kilo w ciągu minuty. No właśnie. I też właśnie jak o tym wspomniałaś, to być może też zdarzyło ci się po takiej sesji, że miałaś taki stan zwany CPL. Nie wiem, czy tego doświadczyłaś. Tak, czyli taki peace, calm, lightness, czyli taki stan takiego rozluźnienia, takiej jasności, takiego wewnętrznego spokoju, taki stan trwający kilka minut. Bądź tak, że ja miałam już nie pamiętam po które, bo to już naprawdę dłużej było. Pamiętam, że jechałam do domu i miałam taka byłam wyciszona, jak na przykład chodzisz na medytację długo i wchodzisz w taki stan takiego zrelaksowania, śpiewasz mantry i tak dalej, to wchodzisz w takiego stanu takiego wyciszenia i ja miałam chyba przez 2 dni. Nawet jak mi ktoś coś powiedział negatywnego, ja zero reakcji miałam. No właśnie, czyli to było takie doświadczenie szczytowe. To było doświadczenie szczytowe, które trwało tam około 2 dni, tak? Czyli jakby bardziej pracować z traumami, jeżeli byś bardziej popracowała z niektórymi traumami, to jakby mogłabyś ten stan jakby rozszerzyć i doświadczać takiego wewnętrznego spokoju, takiej jasności permanentnie, czyli taki stabilny stan. I na przykład właśnie mamy takie procesy na takie stany szczytowe. Może też powiem w ogóle, bo jak już jesteśmy znowu przy tematyce stanów szczytowych, to może w ogóle powiem troszeczkę jeszcze, jakie są rodzaje w ogóle stanów szczytowych. Może wymienię kilka z nich, no bo takich stanów szczytowych de facto może być wiele. Może być na przykład taki stan, który się nazywa ścieżka piękna. To jest taki stan... Słucham? Co to jest ścieżka piękna? Tak, to jest na przykład taki stan, w którym człowiek jakby ciągle widzi piękno. Jest to taki stan, w którym właśnie doświadcza takiego wyciszenia, spokoju, takiego uczucia fizycznej lekkości, że jest w pełni taki żywy i to, co się wydarza na zewnątrz, tak samo wszystko tak tętni życiem. I w pewien sposób w tym stanie wszystko jest takie piękne. To jest, nawet jeżeli są jakieś wydarzenia, jakieś traumatyczne, czy jakieś trudne, może związane ze śmiercią, jakby cały czas jest w tym stanie takiego piękna. Nie ma takiego doświadczenia, takiego podskórnego doświadczenia lęku i w tym stanie żyje w takim stanie takiej teraźniejszości, w pełni jakby w teraźniejszości. To jest jakby przykład... zmiana świadomości, tak? Tak. Innym takim stanem jest na przykład taki stan podskórnego szczęścia, tak się nazywa. To jest taki stan, którego podstawą wszystkich uczuć jest poczucie szczęścia, czyli to
osoba przez cały czas doświadcza takiej szczęśliwości i nawet jeżeli posiada takie emocje jak złość, smutek, to jakby cały czas dominuje u niej to poczucie szczęścia. Na przykład u kobiet ten stan się objawia tak, że dominuje takie poczucie miłości. Pod spodem jakby jest to szczęście, ale tak dominuje takie uczucie miłości. Mhm. Jest też na przykład stan pełni. Stan pełni to jest taki stan, który, w którym, tak jak nazwa wskazuje, najlepszym określeniem jest pełnia. Czyli że człowiek czuje się taki całkowity i nie doświadcza żadnych braków. I też na przykład w tym stanie doświadczenie na przykład słuchania muzyki to jest takie żywe, taki w żywy sposób. Mhm. Jest na przykład też stan wewnętrznego spokoju i na ten stan wewnętrznego spokoju mamy proces, to jest tak zwany proces z komendami Gai, który poprzez wprowadzenie z pracą z odpowiednią muzyką, która jakby kieruje nas na konkretne wydarzenie rozwojowe, z którym to wydarzenie rozwojowe jest związane, ten stan szczytowy, to pracując z tymi komendami Gai możemy ten stan przywrócić. I mamy właśnie proces na stan wewnętrznego spokoju, czyli to jest też taki, to co doświadczyłaś ty po sesji tam przez około dwóch dni, no to byłby taki stan, tylko że taki ciągły, tak? Aha. Więc to jest taki stan, charakteryzuje go takie poczucie spokoju. Nawet i osoba może mieć jakby różne traumy. My tym procesem nie likwidujemy traum, ale nawet te traumy z przeszłości, one jakby takie są mało istotne. One nie mają takiego ładunku. Słucham? Czy one tak nie wpływają na nas? Nie wpływają tak na nas i nie reaktywują jakichś takich reakcji emocjonalnych. Czyli osoba doświadcza takiego spokoju, takiego wyciszenia, wewnętrznego spokoju, nie ma takich odruchowych, reaktywnych emocji. I ludzie, którzy jakby doświadczają tego stanu, no, mogą tak spoglądać na swoją przeszłość bez takiego emocjonalnego pobudzenia. I nawet jeżeli by się zdarzyło, że załóżmy w jakimś momencie pojawiają się jakieś silne emocje, jeżeli by na przykład ten stan na moment się wytrącił, to jakby on za chwilę powraca. Także to jest takie głębokie poczucie spokoju, harmonii i lekkości. Czyli jest to taki stan, który znacząco poprawia jakość życia. Człowiek jakby jest dużo bardziej spokojny i szczęśliwy w tym stanie. I też chciałam powiedzieć o innym procesie, który mamy właśnie na inny stan szczytowy, to jest cichy umysł. To jest taki stan, który się charakteryzuje taką ciszą w umyśle, bez niezależnych głosów. Czyli ten stan szczytowy... Tak? Słucham? Jeszcze raz? Bez takiej negatywnej... Tak, bez takiej negatywnej paplaniny. Tak. Bez obsesyjnych myśli, nie ma jakichś takich głosów niezależnych, bez wewnętrznego krytyka tak zwanego. Także człowiek doświadcza taką całkowitą ciszę w umyśle. Także to są, no to wymieniłam tutaj te stany, które są takie, no które tak uważam za takie, jedne z takich ciekawszych. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć troszeczkę więcej odnośnie w ogóle tego, że człowiek jakby w ogóle może doświadczać stanów szczytowych w sposób ciągły. Że na przykład są w ogóle ludzie, którzy nie muszą niczego uzdrawiać i posiadają te stany, że na przykład przez jakąś część swojego życia, czy przez cały czas po urodzeniu, cały czas posiadają stan szczytowy. To nie znaczy na przykład, że ta osoba jest doskonała, tak? Ta osoba może na przykład wciąż w jakichś obszarach działać dysfunkcyjnie. Na przykład inni ludzie też w ogóle nie muszą zauważyć, że ta osoba ma stan szczytowy. Ale może na przykład być w takim stanie ścieżki piękna na przykład, czyli przez jakby zupełnie być cały czas, widzieć świat w taki piękny sposób, tak? Też na przykład jest ważne to,
że stan szczytowy to jest taki naturalny, przyrodzony stan człowieka i że tak de facto wcale człowiek nie musi wykonywać jakichś specjalnych praktyk, żeby w ogóle mieć ten stan, tak? Nie trzeba modlić się do żadnego bóstwa, tak? Nie trzeba wykonywać jakichś religijnych praktyk, nie trzeba, nie wiem, być jakimś tak zwanym dobrym człowiekiem, tylko tak naprawdę to, co sprawia, że mamy te stany albo nie, no to są te konkretne typy traum. Czyli jakby to jest no, taka ważna informacja, że nie jakieś dobre zachowanie sprawia, że mamy te stany szczytowe, tylko eliminacja tych traum z konkretnych wydarzeń rozwojowych. I też na przykład, jeżeli osoba jest w takim stanie szczytowym, to też może nauczyć się jakby korzystać z tego stanu. Więc może jakby nauczyć się wykorzystywać dobre strony i jakby pogłębiać ten stan. Też jest możliwe, że na przykład jak byliśmy, że każdy człowiek w czasie, będąc jak ma, u mamy w ciąży, jest możliwe, że każdy człowiek przeżywał stany szczytowe. Tylko, że właśnie jak się urodziliśmy, no to te stany mogły zostać albo poblokowane, albo zatrzymane. Czyli to jest taka naturalny stan, tak, którego tak. Czasami jest, jakie jest, jakie różne wychowanie mieliśmy i po prostu tego stanu zapomnieliśmy, ale on w nas jest. Tak, tak. Kwestia jakby jest tego, żeby popracować z konkretnym rodzajem traum, żeby reaktywować ten stan. Mhm. Dobra. Dobra. To jak polega praca właśnie podczas takiej terapii? To znaczy, tutaj możemy wyróżnić jakby dwa typy pracy, że z jednej strony to jest praca z traumą generalnie, czyli pracujemy z traumą biograficzną, z traumą pokoleniową, z różnymi rodzajami traum, żeby uzdrowić na przykład jakiś bieżący problem, który ma osoba, z którym się zgłasza, czyli taka praca jest bardzo dobra, dlatego że też znacząco poprawia jakość życia. Nawet jeżeli osoba nie doświadcza na przykład stanu szczytowego, czy jeszcze nie doświadcza, czy po prostu uzdrawiamy różne typy traum, to jakość życia też znacząco się poprawia, dlatego że kiedy trauma zostaje uzdrowiona, to jakby nie ma już żadnego wpływu na teraźniejszość, czyli już nie reaktywuje różnych reakcji. Cała ta nitka traumy, cała ta blokada biologiczna zostaje uzdrowiona, czyli już podobne typy traum już nie są przyciągane. Nie ma wpływu. Tak? I nie ma już wpływu i też jakby w danej sytuacji, na przykład kiedy pracujemy z jakimś konkretnym problemem i jakby trauma zostaje uzdrowiona i wydarza się podobna sytuacja, która już nie aktywuje traumy u osoby, to ta osoba jakby zupełnie ma zupełnie zmienione podejście do tej sytuacji. Ona już nie ma takich emocji, jakie miała kiedyś. Reaguje emocjonalnie. Słucham? Aha. Nie reaguje już emocjonalnie na to, tylko że dla niej to już jest takie, można powiedzieć, to jest ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli na przykład się zdarza, to jest dla mnie jakaś sytuacja i obserwuję to, a nie daję temu emocje. Dokładnie. Powiem, nie? Dokładnie. Bo miałam wiele razy takie sytuacje, że po sesji na przykład ktoś coś napisał, czy ktoś mi coś na przykład w pracy powiedział i wcześniej to bym się aż gotowało we mnie, a tutaj było tak, że ja to obserwowałam, ja wysłuchałam, ale to odeszło ode mnie. Tak, tak, dokładnie. I tak jak na przykład wspomniałaś o tej sytuacji, że tam, nie wiem, szef miał zły dzień, czyli jakby jeżeli uzdrowimy tą sytuację, tak, na przykład właśnie z jakąś osobą, która nas aktywuje,
i znowu się pojawia taka sytuacja, to jakby nasza odpowiedź już jest zupełnie inna w tej sytuacji. My już na przykład możemy nie czuć się jako taki target, tak? Jako taki cel, tylko na przykład możemy zauważyć, że na przykład, że to szef ma zły dzień, a że to nie jest nasz problem na przykład, tak? Aha, że nie mamy nic z tym wspólnego. Dokładnie, tak, czyli albo jakby sytuacja jakby jest taka sama, tak? No bo jest osoba i na nas krzyczy, załóżmy, tak? Ale my, nasze podejście jest zupełnie inne. My już na przykład nie czujemy się tym celem, my już nie czujemy się, nie wiem, na przykład złymi pracownikami, tylko zauważamy, że szef ma po prostu zły dzień, i po prostu ma takie emocje i one nie mają z nami nic wspólnego, tak? Czyli jakby sytuacja, można powiedzieć, jest taka sama, ale zmienia się nasza wewnętrzna odpowiedź na to. Powiem ci tak, że jak ja miałam po którąś tam sesji, to było tak, że ten stan, czy nawet usunięcie to jest przepraszam cię, mogłabyś powtórzyć, bo coś przerwało. Jeżeli usuniemy na przykład na traumę, przykładowo daj odrzucenie. Czasami jest tak, że chodzimy do terapeuty i pracujemy nad tym samym problemem i to i tak się powtarza. To jest dla mnie złe podejście w ogóle. Natomiast podczas terapii, co ja miałam, to ta trauma, czyli na przykład odrzucenie, ona jest permanentnie usuwana. Dokładnie tak. Koło bycia na przykład ofiarą, ale to jest zostało przerwane i bo to jest praca, też zapomnieć, nie z umysłem, tylko z naszym ciałem, a nasze ciało to jest podświadomość. I jeżeli jest na przykład odrzucenie, permanentnie usuwane, to nasze, chociaż nawet to mało zauważymy, ale czasami zobaczymy jaki no, duży krok w naszym życiu, że nagle nasze życie się takie ulepsza się, totalna zmiana. Dokładnie, dokładnie tak, czyli de facto jakby pracujemy nad tą jakością życia, jakość życia się poprawia. I też tak. Na przykład często zdarza się, że jak po pracy sesją, może się zdarzyć tak, że następuje tak zwany efekt apeksu. Co to jest? Że osoba jakby w ogóle zapomniała, że miała taki problem. Że jakby jej powiedzieć, że ona miała ten problem, to ona by mogła się zdziwić, albo przynajmniej jakby ten problem zostaje w ogóle wymazany, tak jakby. Także to też się od czasu do czasu zdarza, że jakby problem jakby zupełnie osoba może być zdziwiona, że taki problem miała. Tak, taka jakby amnezja była, tak? Taka Można powiedzieć, w pewnym sensie, tak? W pewnym sensie, bo to nie jest to, że jakby może ona, jakby nie zapominamy tych wydarzeń z przeszłości, ale nasza reakcja na to się kompletnie zmienia. Jakby zmienia się taka zupełna reaktywność, tak? I po prostu czasami może być takie zdziwienie, czy nawet człowiek zauważy, że kurczę, no ja kiedyś z tym miałem taki problem, a teraz zupełnie mnie to na przykład nie rusza, tak? Czyli to jest właśnie taki efekt uzdrowienia traumy i to jest właśnie też dlaczego ta terapia też może być taka szybka i skuteczna, dlatego że pracujemy na przykład z tą traumą, tak jak powiedzieliśmy, czyli jakby z tą pierwszą traumą, zupełnie ją uzdrowimy i cała reszta tych traum odpada, tak? Czyli problem został permanentnie uzdrowiony. Więc jeżeli chodzi o pracę w ogóle z traumą, to warto to robić, dlatego że poprawia to jakość życia w znaczący sposób. Człowiek uzdrawia swoje lęki, uzdrawia różne emocje, które kiedyś, powiedzmy, w jakichś podobnych sytuacjach mógłby mieć, a już, powiedzmy, zmienia się zupełnie ta reaktywność. Ty sobie jak coś pokażę, Kasia, bo ja dostałam na Amazonie, nie wiem, czy dobrze wybrać, ale... Wiesz co, ja ciebie nie widzę w ogóle, także... To jest książka właśnie Granta, założyciela, Grant McFatridge się nazywa, jest Kanadyjczykiem i ja jego wywiad
parę lat temu, może na jakieś 10 więcej lat temu, na Porozmawiamy TV. Mhm. I tam był z Aleksem jego wywiad i jak oglądałam i to musiałam wiele razy obejrzeć i wtedy zrozumiałam, mówię, on ma naprawdę w wielu rodzajach, w wielu rzeczach ma rację. Mhm. Ale wiesz, mnie najbardziej zdziwiło, bo te terapie to są też dla takich, można powiedzieć, zwykłych ludzi, ale co on robi, że Grant pracuje z osobami, które mają schizofrenię, z osobami, które mają nałogi, typu na przykład alkoholizm, depresje, które mają na przykład rozdwojenie jaźni, autyzm. Także po prostu jest lista długa. I które normalnie jak osoba, która ma, no nie wiem, słyszy głosy, idzie do psychiatry, to dostaje tabletki i psychiatra mówi przyjść za tydzień. Wizyta jest 15 minut, przykładowo. Natomiast tutaj to on powiedział, i to widziałam też na stronie internetowej, że oni właśnie leczą. Tak. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś z Was zna kogoś lub szuka pomocy w tym kierunku Asperger i tak dalej, tak naprawdę tam jest lista. W języku polskim wszystko jest, także można wejść. Terapeuci też są w języku polskim, także można na Skype'ie z czymś się na przykład umówić, tak? Tak. Podamy dane na dole w filmiku. Także ja jestem w ogóle bardzo zdziwiona byłam, pamiętam, że książka jest bardzo trudna. Która to była książka, bo nie wiem. Jeszcze raz, która? Psychobiologia komórkowa. Psychobiologia, nie wiem jak to przeczytać po polsku. I no też jest dostępna po polsku. Tak. I powiem wam, że ja zaczęłam tą książkę czytać. Ona jest bardzo trudna do przeczytania, ale powiem wam, że to jest zupełnie coś innego niż uczyliśmy się na szkole biologii, jakie są komórki. Co zawiera komórki? To jest zupełnie inna dziedzina i dosłownie to jest tak, że osoby niektóre widzące widzą jak tramy wyglądają. Gdzie tramy są, jak na przykład jest odrzucenie, jak sama mówiłaś wcześniej, że jeżeli mamy traumę, to nie widzimy to w ciele, tylko że trauma jest poza ciałem. Dokładnie tak. Traumy, różne rodzaje traum są w ogóle widziane w różny sposób biologicznie. I każdy rodzaj traumy... Jeszcze raz. Każdy rodzaj. Teraz lepiej? O, lepiej. Tak. Każdy rodzaj traumy biologicznie ma swoje własne odzwierciedlenie. Każda trauma wygląda w różny sposób. I jakby działając, dlatego dobiera się odpowiednią technikę do pracy z każdym rodzajem traumy i możemy dzięki temu bardzo skutecznie zadziałać, czyli na przykład jeżeli chodzi o traumę biograficzną, to możemy zadziałać na przykład regresem niehipnotycznym. Jeżeli mamy na przykład traumę pokoleniową, to możemy zadziałać techniką traumy pokoleniowej i dzięki temu, że pracujemy bardzo konkretnie na danym konkretnym typie traumy, to możemy bardzo szybko uzdrawiać różne rodzaje traum. Także nawet jeżeli problem jest jakiś złożony, nawet jeżeli trauma jest, składa się z kilku różnych części traum, to dobierając odpowiednie techniki możemy skutecznie uzdrowić te traumy. Czy to jest, możemy na przykład po kolei je uzdrawiać, aż nastąpi pełne uzdrowienie. Ja pamiętam, że ja podczas którejś tam sesji miałam tak, że ja widziałam, jak mówisz o traumie pokoleniowej, to ja widziałam swojego przodka i cofnęłam się 500 lat temu.
No to jest możliwe, tak. To jest możliwe, także zobaczcie, ile mamy w genach, czy mamy informacji. Zresztą na filmie, ja nawet w książce powiedziałam, że nie mamy na przykład 10-15 tram, my mamy ich tysiące. Tak, aczkolwiek na przykład jeżeli w odniesieniu do stanów szczytowych, no to dobra informacja jest taka, że wcale jakby nie musimy uzdrowić całego tego pakietu tych wszystkich traum, tylko wystarczy zadziałać na konkretne traumy, żeby na przykład uzdrowić w konkretnych wydarzeniach rozwojowych, żeby ten stan szczytowy przywrócić. Czyli na przykład możemy zadziałać konkretnym wydarzeniem rozwojowym, iść tam w regresji hipnotycznej z procesami, z muzyką Gai, to co robimy, w dosyć szybki sposób możemy przywrócić taki stan. To też zależy oczywiście od indywidualnego przypadku, ale zwykle potrzeba na to kilku sesji i to jest możliwe do zrobienia. Dobrze, można by po jednej sesji możemy zobaczyć zmiany, ale niekoniecznie. Dokładnie. To zależy indywidualnie od przypadku. Zwykle przy każdej sesji odczuwalna jest poprawa. Natomiast czy został uzdrowiony całkowicie problem, to zależy od wielu czynników. Zależy od tego, jak duży jest problem, jak jest istotny w życiu klienta, w jaki sposób osoba jest jakby otwarta na uzdrowienie. I to może zająć, powiedzmy, od jednej sesji. Zdarza się, że pełne uzdrowienie może nastąpić na jednej sesji. Zależy, co to jest za problem i jaki on jest głęboki. Zależy, jaki jest intensywny. A może to potrwać kilka sesji. Także zależy, wszystko zależy od indywidualnie od osoby. Też od otwartości na uzdrowienie i od tego, jak duży jest problem. Także to jest taka indywidualna sprawa, aczkolwiek uzdrowienie i jakby poprawę samopoczucia, uzdrowienie emocjonalne już odczuwa się przy pierwszej sesji. Także zawsze po sesji... No i... Słucham? Jeszcze mam takie pytanie do ciebie, bo czasami jest tak, że na przykład dzieci mają traumę jakąś dużą. Tak. I to są dzieci małe. Czy matka też musi przychodzić na sesję z dzieckiem, czy tylko, lub na przykład dziecko z niemowlęciem, no i coś tam się wydarzyło. Czy matka musi na przykład przychodzić na tą sesję, czy tylko pracuje się z dziećmi? Ile, czy pracujecie z dziećmi? To znaczy w tym przypadku, jeżeli to jest małe dziecko, to raczej bym poleciła pracę matki ze sobą. Bo jakby dziecko odzwierciedla pewne problemy i też zauważono, że praca właśnie z matką, podczas gdy dzieci są małe i kiedy matka pracuje nad różnymi problemami, to uzdrowienie następuje u dzieci. Także w tym przypadku na pewno bym poleciła pracę z matką. I jakby zauważono, że kiedy matka ze sobą pracuje, kiedy uzdrawia traumy, uzdrawia problemy, to automatycznie poprawia się stan u dzieci. Także w tym przypadku na pewno, jeżeli matka będzie ze sobą pracować, może to przynieść korzyść dziecku. Natomiast... Jeżeli na przykład pracuje też z dzieckiem, wiadomo, to czy też, bo wiele z technik uzdrawiania na przykład, to czy też uzdrawia pokolenia wstecz? No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo też jeszcze nie wspomniałyśmy o bardzo ważnym rodzaju traum, otarłyśmy się, jaką jest trauma pokoleniowa. Obecnie w biologii jest to nazywane uszkodzenie epigenetyczne. Jakby do tej pory, w psychologii i w biologii jakby panował taki trend, że w zasadzie to, co się przekazuje dzieciom, no to jest wychowanie rodziców i to jest tyle. Natomiast okazuje się,
że jest jeszcze właśnie takie coś jak uszkodzenie epigenetyczne, czyli tak zwana trauma pokoleniowa, inaczej zwana trauma dziedziczona. Czyli to są traumy, które bezpośrednio dziedziczymy po naszych przodkach. Po rodzicach, po dziadkach, po naszych przodkach. To są uszkodzenia na poziomie biologicznym i jakieś problemy psychiczne, które po prostu dziedziczymy, czyli tak naprawdę nie wiemy, możemy jakby nie zdawać sobie sprawy z tego, że mamy jakąś traumę, bo ona tak jakby nie jest nasza, tylko że jakby jest dziedziczona, tak? Czyli my ją mamy, my sobie nie zdajemy sprawy, że my ją w ogóle mamy, no a mamy, tak? I ona na nas oddziałuje. Na przykład prowadzono badania psychologiczne i okazało się, że dzieci, a później wnuki ofiar na przykład Holokaustu zgłaszały się o 300% więcej po porady psychologiczne do psychiatrów niż powiedzmy osoby, które we wcześniejszych pokoleniach tego nie doświadczały. Także to wskazuje na to, że jest to, no jest to bardzo, bardzo znacząca trauma, z którą też warto pracować. Dlatego, że... Poczekaj, ja tutaj powiem o takiej jednej książce, co ja ostatnio czytałam i to chyba 3 razy już czytałam. Ja może ją pokażę. Nie zaczęło się od ciebie. Ja w Polsce kupiłam o właśnie traumach pokoleniowych, nie wiem, czy dobrze widać. Nie zaczęło się od ciebie, Mark Wollin, on napisał. Właśnie też, ja dobrze pamiętam, z Kanady też pochodzi. I on właśnie zauważył, to jest tak, nie zaczęło się od ciebie, jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces. I to samo, co mi opowiadasz, i to full badań było robionych na ten temat, że dzieci, dziadkowie, no to już 3-4 pokolenia temu, które dzieci były podczas wojny światowej i tak dalej, dużo stresu miały lub głód miały, to 3-4 pokolenia później przechodziły na przykład stany depresyjne, stany stresu lub w przypadku głodu było na przykład choroby psychiczne. Dokładnie. Też jeżeli chodzi na przykład o uszkodzenia, jeżeli chodzi o traumy, o wydarzeniach rozwojowych, które są odpowiedzialne za blokowanie stanów szczytowych, to tak samo bardzo duże znaczenie właśnie ma trauma pokoleniowa. I też w procesach uzdrawiania i przywracania stanów szczytowych stosuje się technikę traumy pokoleniowej i uzdrawia się też bardzo dużo traumy pokoleniowej, bo na wszelkie tego typu traumy ma bardzo duży wpływ trauma pokoleniowa w tych momentach kluczowych. Właśnie dlatego też jakby tworzy się ta trauma przez ten ładunek, który dziedziczymy po przodkach. Także sami nie jesteśmy świadomi, że to mamy i żyjemy swoim życiem, a to okazało się, że wiem, że jedno można powiedzieć z wielu nawet z tym stanów szczytowych, ale też na terapii somatycznej, psychologii somatycznej, też zadaje na przykład terapeuta, skąd to się wzięło, od kogo to odziedziczyłaś i nagle zareaguje, to nieświadomie wychodzi. Tak, dokładnie tak. To jest taki materiał dziedziczony po przodkach, z którego nie zdajemy sobie sprawy i na przykład właśnie ktoś może mieć depresję, ktoś może mieć jakieś problemy psychiczne, których sam nie potrafi zidentyfikować, a przyczyną jest właśnie trauma dziedziczona. Ta trauma, którą odziedziczyliśmy po przodkach i która może być po dziadkach, może być po pradziadkach i tak jak wspomniałaś, to może być wiele, wiele, wiele pokoleń wstecz. Także tego typu traumy też się zdarzają i to są, warto też uzdrawiać tą traumę, dlatego że ten typ traumy powoduje takie problemy, z których nie zdajemy sobie sprawy i które nas blokują. I tak samo praca z tą traumą, uzdrawianie tej traumy w znaczący sposób poprawia jakość naszego życia.
No tak. I to jest sami. Ja pamiętam, że ja kiedyś byłam na konstelacjach rodzinnych i też jest tak, że na przykład no, pracujemy na przykład z pieniędzmi i tak dalej. I okazało się, że no, robimy afirmacje, chodzimy na jakieś kursy, wykłady i tak dalej. A to okazało się, że podczas tej terapii wyszło, że na przykład jakiś tam przodek albo okradał ludzi, też tak może być, albo statek, albo no wiadomo, były wojny i tak dalej, i przez tam różne przyczyny. I okazało się, że 4 pokolenia później, czy tam 5 pokoleń później, nie wiemy dlaczego, ale nie mam pieniędzy, pieniądze nam uciekają. Tak. Wejść, co było w przeszłości. Mamy takie zachowanie, dlaczego na przykład wiele osób, które zarabia miliony, ma jeszcze większe długi? No właśnie, czyli przyczyną mogą być traumy pokoleniowe i też może, też jak pracujemy nad uzdrowieniem tej traumy, też niekoniecznie zawsze jakby musimy tak patrzeć, widzieć dokładnie. Czasami nam się ta historia może pokazać, czasami możemy zobaczyć dokładnie, co się zadziało, aczkolwiek jakby samo uświadomienie sobie, skąd jakby w której linii, czy od którego przodka mamy jakąś traumę, jest już jakby dużym krokiem. Wcale może niekoniecznie musimy na przykład widzieć dokładnie, czasami są ludzie, którzy widzą dokładnie jakieś sceny, są ludzie, którzy na przykład czują uczucia i jakby już to czucie uczuć, jakby zdanie sobie sprawy, że to de facto na przykład to, co ja przeżywam w tym momencie, tak naprawdę nie jest moje, tak? Że tak naprawdę to jest jakaś tam stara, przebrzmiała historia, na przykład powiedzmy z zeszłego wieku, kiedy warunki, załóżmy, były zupełnie inne i ja na przykład cały czas ją odtwarzam, tak? Jakąś historię, która nie jest moja, jakąś historię, której warunki były życia na przykład zupełnie inne i samo uświadomienie sobie tego jest już uzdrowieniem. I ta trauma, uzdrowienie tej traumy sprawia, że to już na nas nie wpływa. Jakby ta trauma dochodzi do naszej świadomości. I poprzez tą świadomość już następuje uzdrowienie. Bardzo ciekawe. Wiesz co, Kasia, już chyba się nagadałyśmy, bo już tak godzinę rozmawiamy. O, tak szybko? Aż godzina szybko zleciała. No, dobra, powiem, to dużo informacji, ale to są naprawdę tak ciekawe rzeczy i można naprawdę rozmawiać o nich naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo wiem, że wiedzę na to rozmawia. Czyli tak, na zakończenie powiem, że dane do Kasi będą pod filmikiem, także można do niej zadzwonić, można napisać. Kasia, czy robisz sesję przez Skype'a, WhatsApp'a? Jak się z tobą najlepiej skontaktować? Powiedz mi. Tak, robię sesje głównie przez Zoom, przez Skype, jest też możliwość na WhatsAppie, także niezależnie od miejsca, zwykle robię sesje online, także spokojnie, można też zajrzeć na moją stronę kateelixir.pl, to będzie w tej informacji i tam są wszystkie dane do kontaktu, także można się ze mną skontaktować przez e-mail, przez WhatsApp, także zapraszam. I powiedz mi, jak to, w jakiej specjalizacji w dramach, gdzie na przykład mogą jakimiś chorobami, typu na przykład depresja, jakieś nałogi do ciebie też napisać? Tak. W czym się tak specjalizuje? Pracuję, można powiedzieć, że moją specjalizacją są różnego rodzaju lęki, różne blokady, niepewność siebie, jakieś problemy związane z kobiecością, z tego typu blokadami, aczkolwiek z uzależnieniami też pracuję. Pracuję ze stresem, to są takie tematy. Z wzmocnieniem osoby, z przejściem przez jakieś trudne chwile, także tego typu tematy. A czy jeszcze robisz taką partnerską, czy na przykład dwie osoby z dwiema osobami, czy tylko jedną na jeden robisz terapię? W tej chwili raczej indywidualnie. Indywidualnie, dobra. Tak. Można do Kasi napisać, jak ktoś jest zainteresowany, także wszystkie dane będą na dole.
I ja może napiszę jeszcze tytuły książek, bo wiem, że parę osób mnie czasami pyta, więc jedną pokażę, to jest, wiem, że jest w języku polskim, to jest w języku po angielsku, ale wiem, że na stronie Peak States, też stronę dam, na dole i są, można zakupić w języku polskim, także nie wiem, czy na Amazonie była ta książka. No jest trudno. To jest bardzo taka matematyczna, bo Grant to jest inżynier, ja dobrze pamiętam. Tak. I on jest autorem chyba psychologii też, jak też dobrze pamiętam. Tak. Natomiast ta druga książka, jeżeli ktoś lubi po prostu, czekam, jak wyjdę. Jeżeli ktoś zainteresowany jest traumie dziedziczonej, czyli pokoleniowej, jak uzdrowić, bardzo polecam tą książkę. Nie zaczęło się od ciebie. Ja kupiłam w Empiku w Polsce, mam 35 zł. Nie wiem, czy jest w języku angielskim, jakby ktoś chciał komuś do prezent. No i dziękuję, Kasia, tobie za wszystko. Dziękuję również. Za informacji i naprawdę no, dużo jest tego. Bardzo ciekawe są. Także ja mówię, ja bardzo wam polecam terapię, bo ja widziałam naprawdę, jak moje życie się zmieniło, bo czasami mamy takie sytuacje, że czujemy, że jest jakiś problem i jakbyśmy tak walili ścianą i nie wiem, co jest nie tak, a dokładnie. Tutaj nagle zaczęło podczas sesji, nie, moja chyba sesja trwała około chyba 2 godziny, coś takiego, jak dobrze pamiętam. Tak, to jest taki przeciętny czas. Dwie godziny, tak? 1,5 godziny, 2 godziny, tak, w zależności od problemu. No i pamiętam, że ja byłam bardzo obolała i ta część ciała mnie czuła, no to widziałam, że po prostu rzeczy, które są z rodziną, bo to są zęby z rodziną, symbolizują, to są usuwane, także ja widziałam, że mówiąc po 24 godzinach. Jak się wszystko zaczęło zmieniać. To jest naprawdę. No ja byłam w szoku i pamiętam, tak, że czasami zdarzają się takie spektakularne uzdrowienia. Są takie sesje, które bardzo mocno zmieniają świadomość. Jedna pojedyncza sesja. Czasami jest tak, że na to potrzeba kilka sesji, ale właśnie też zdarzają się takie sesje, kiedy po prostu coś kliknęło i naprawdę już nastąpiła głęboka przemiana. Tak. Już. Także Także nie, spokojnie, tylko że mówię, ja pamiętam, jak miałam swoją pierwszą sesję, to ja byłam po prostu tak zmęczona, naprawdę, bo to jest dużo, nie zdaję, bo czasami mówimy, że o, jest mało wysiłku dla umysłu, bo tylko moje ciało pracuje, nie, to jest bardzo duży wysiłek dla ciała i ja zobaczyłam różnicę, ja nie kłamię tutaj, po trzech godzinach widziałam różnicę, także no, bardzo ciekawe rzeczy się o sobie dowiedziałam i o mojej rodzinie dowiedziałam się, skąd pewne rzeczy miałam, dlaczego miałam takie zachowanie, a nie inne. Także no, ciekawe. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, może do Kasi napisać, a na dzisiaj Kasi i kochani, wspaniałego, ciepłego, słonecznego weekendu, bo cię nagrywamy w piątek, także jeszcze przed weekendem jest. I zobaczymy się niedługo. Także trzymajcie się, kochani, i dziękuję. Ja również dziękuję ci bardzo, Patrycja, i do zobaczenia.